Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie ekipa, znajdujemy się oczywiście na Case Hugu, no i przechodzimy oczywiście do kręcenia skrzyneczką. Wszystko oczywiście, co każdy z nas lubi najbardziej w tym odcinku oczywiście się znajdzie, czyli skrzyneczka, batelki, no ale bez zwanego tutaj przedłużania. Wjeżdżamy w skrzyneczkę, zaczniemy od słoika zielonego, no każdy chyba wie, co się ze słoikiem stało i mam nadzieję, że się tak nie stanie również. I tutaj, nie mogę wrzucić tutaj trybu Joker, nie wiem czemu, ale udało nam się wyjść na plus z tego pierwszego otwarcia, więc otwarcie fantastyczne, oczywiście przypominam Ci o konkursie na skinach. Chciałeś oczywiście wygrać, no to sub z dzwonem, łapa w górę, podpowiem na komentarz, oczywiście napisz na Discorda, dołącz, no i już oczywiście kodziku Croxy na Case Hugu. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź kiedyś oczywiście magiczny zielony guziczek. No i oczywiście jakbyś chciał sobie blikiem, dajmy na to załadować, no to tutaj oczywiście kodzik Croxy przez Vex pisujesz, daje ci 10% więcej. Do każdej wpłaty możesz go oczywiście przed każdą wpłatą używać, no i oczywiście dwie skrzyneczki na start za free dla nowych użytkowników, więc polecam oczywiście skorzystać sobie, jak oczywiście są pełnoletnim jesteś. Coś tutaj, kurczę, ej, patrz, fantastycznie nam tutaj oddała skrzynka Dr. Hack. Zobaczymy jeszcze raz ją tutaj. 740, otwarcie kolejne, 491, no tak, no póki co, no to pierwsze otwarcie dało bardzo ładnie, a potem wszystko co leci, no to tak przeciętnie, ale tutaj Factory Newcastle, The Empress, który no troszkę tutaj zrobił nam oczywiście ceny tych wszystkich skinów. Zobaczmy, jak będzie dalej. Jest kosa kolejna, 1200 zł tym razem. Jeszcze raz sobie otwórzmy 600 zł. Generalnie, czemu nie mogę otworzyć tych skrzynek na Jokerze? Nie podoba mi się to, dlatego przechodzę na bitwę, no i mam nadzieję, że tutaj na bitewce normalnie będę mógł sobie Jokerem zakręcić. No oczywiście, jak najbardziej mogę sobie Jokerem zakręcić, więc zjedźmy sobie trochę niżej, bo ostatnio trochę mnie odkleja, jeśli chodzi o oczywiście ceny tutaj tych bitew, które robię ostatnio, więc zaczniemy sobie tutaj od samego dołu, ale generalnie widzę, że tu nie można wszystkich skrzynek na trybie Joker chyba wrzucić, albo nie wiem, może aktualizacja jakaś jeszcze, coś takiego, dlatego tak, że tak powiem, nie wszystkie skrzynki są dostępne, nie wiem, pozostaje nam tylko czekać, tak, i oczywiście sobie zakręcić tym, czym tutaj, że tak powiem, mamy do dyspozycji. 2000 zł, koszt takiej bitwy, wjeżdżamy, bitwa 4 osoby, wrzucamy oczywiście raz, dwa i trzy boty, bot poker, bot force i bot nope. Zobaczmy, jak będzie tutaj, ojejku, no powiem wam tak, no 860 zł, no fantastycznie zaczynamy, USP kill confirmed do tego, zobaczmy, jak będzie dalej. Same te fioletowe skrzynki wrzuciłem z tego, co widzę, tak teraz dopiero to zauważyłem, no ale zobaczmy, jak będzie dalej. Jest MK26 zł, no póki co, tak szczerze, no poszło to pierwsze otwarcie takie mocne i potem już tak, no przystopowało trochę, a ja nie lubię, jak tak się dzieje. Zobaczmy teraz, jak ta skrzynka za 166 będzie oddawać, mamy znowu USP kill confirmed, no póki co, no dalej mamy przewagę, tak więc nie mamy się o co jeszcze martwić i mam nadzieję, że oczywiście tak zostanie do końca. Mamy obrzynę jakiegoś za 25 zł, zobaczymy, będzie dalej, przewaga, no 500 zł, więc naprawdę fantastycznie, udało nam się tutaj zarobić 4200, no fantastycznie, czego chcieć więcej od życia, stary, no wygranych batelek, ja tylko tego potrzebuję do szczęścia. Ale no fajnie by było też, no jakby tą następną battle udało nam się wygrać, bo tu już chcę troszkę, że tak powiem, no bardziej po swojemu, że tak powiem, z tego, czego oczywiście, znaczy może nie słynę, ale no po prostu lubię drugie battle, rzucę sobie, tak? Dlatego 5 takich skrzynek, do tego Gummy Love Joker również 5 i samo V2 również 5. I taka bitwa tym razem za 6 koła i na 3 osoby i weźmy może zakręćmy sobie teraz underdoga raz i dwa, bot nitro i bot nerd. Zobaczmy, 15 skrzynek, pierwsza za 300, no mamy tutaj po parze rękawic za kafla, zobaczmy jak będzie dalej, no digelek niestety 19 zł, ale to jest underdog, stary, no tak, zapomniałem, ale na szczęście moi przeciwnicy teraz ładnie tutaj nadganiają, no ale no nie, no nie o to chodziło, no halo, po co mi te rękawice, weź im żyć, o, bardzo dobrze, o to chodzi, ale teraz no nitro wygrywa i w tym momencie, no tak,
Ojejku, powiem tak, no to skrzynia za 400 wydała 4 koła. Nie, no to się nie dzieje, no proszę. No weź coś nitrusiowi rzuć, dawaj. Jakiś, no takiego bajoneta. Jeżeli on trafi bajoneta, no to wygrywamy tak naprawdę, nie? No ale no musi spać ten bajonet, tak? Ale spokojnie, bo przynajmniej jeszcze skrzynki, które no nie są tańsze, tylko są nawet droższe. Czyli oczywiście skrzynia i samo V2. No tylko właśnie, co tu jest najlepszego do trafienia? Karambit za 3 koła. No taki karambit definitywnie musiałby tu nitrusiowi spać, jeśli my chcemy w ogóle rozmawiać o wygraniu tej bitwy. Zobaczmy, jeszcze dwie skrzynki i samu na trybie Joker. No proszę, nie o to chodziło, stary. No powiem tak, no. Trzeba się pogodzić z przegraną, tak? 22 koła, ale no jak się pogodzić z przegraną, stary, jak tutaj gościu trafił dwa bajonety Gamma Doppler, no i w pewnym momencie byliśmy o krok, naprawdę, znaczy może nie o krok, bo że tak powiem, przewaga była gigantyczna, no ale ja sobie tak w głowie to ustawiłem po prostu, że jesteśmy o krok, bo wystarczy tak naprawdę, żeby i samo trafił jednego skina. No, najdroższego co prawda w skrzyni, ale to wystarczył jeden skin, żebyśmy oczywiście no byli zwycięzcami tej bitwy. No, no niestety, no ten karambit spadł dla mnie. Zobaczmy teraz Toxic Gummy Joker. Staram się takie skrzynki brać, których normalnie bym nie otworzył, bo są po prostu za tanie, dlatego właśnie robię sobie od jakiegoś czasu taki trochę misz-masz tych oczywiście skrzynek i wrzucam sobie takie różne skrzynki, na przykład skrzynia policjanta, stary. Zróbmy sobie coś takiego może i niech to będzie bitwa na 20 koła. No tutaj troszkę, że tak powiem, no prowadzący szaleje, tak? No ale no, mam nadzieję, że bitwa okaże się wygrana. Zobaczmy, bo Stewie, pierwsze oczywiście skrzynki po 1000 zł. No nie są to skrzynki usegregowane, że tak powiem, cenowo, bo pierw właśnie lecą te skrzynki droższe, potem z 1100 zjeżdżamy na 700, potem na 600, tu na 500, no i potem tak naprawdę na końcu te skrzynki magma są, że tak powiem, skrzynkami najdroższymi, o których, że tak powiem, no będziemy po prostu trzymać kciuki, że te skrzynki będą dawać nam jak najwięcej, no bo póki co dostajemy mocno na dziurę, 1400 zł, niestety straty póki co, skrzynki po 700 teraz lecą. Ojejku, no fantastyczny drop dla mojego przeciwnika. Scar 20, jak grot to było, stary, to teraz jest blueprint, tak? ZDS4, ale co tu się dzieje, ty? Dwa otwarcia, które wstrząsnęły moim przeciwnikiem, no tak dosłownie. 2000 zł, print stream w stat tracku minimal wear. No nie chcę nawet myśleć, ile kosztuje factory new w stat tracku. Potem jeszcze stat track field tested, no naprawdę fantastycznie. I 6 koła w naszym ekwipunku, no mamy, tak? Zobaczmy teraz skrzynki pana policjanta, 600 zł integrale. Pamiętam czas, jak integrale stare kosztowało tyle, że łohoho. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy pamiętacie te czasy, jak wszyscy grali z właśnie... Ohoho, no powiem tak, no to jest banger mocny. Bayonet Marble Fight za 3 koła, a to jeszcze nie są najdroższe skrzynki. Najdroższe skrzynki lecą... Czekaj chwilę, czekaj, bo ja tak patrzę i my mamy tylko 2 koła przewagi, no teraz 3, ale... No mocny banger, stary! A WPA DZ Hydra za 8 koła? No co tu się wydarzyło na tej bitwie? No 26 tysięcy! No fantastycznie! No jak ta Hydra spadła, ja w ogóle tak się zaciąłem, bo tak patrzę na tego skina, no co to jest? Ale tak patrzę, Hydra! No to jest Hydra, stary! I 8 koła, ale tak w ogóle, no zobaczyłem i nie wiem naprawdę, gdzie mój przeciwnik tak nagle odrobił się. Ale dobra, no jest to nieważne, bo bitwa oczywiście wygraliśmy. 26 koła, udało nam się przytulić. Fantastycznie. No i trzeba jakąś tutaj bitewkę na koniec strzelić, tak żeby widz chyba był zadowolony. Więc weźmiemy sobie oczywiście te skrzynki, no tak ciutkę droższe. Na rozgrzewkę wjeżdżają 3 razy Tumi Tomato, potem no ta magma, bo mi się spodobała, 3 takie skrzynki. Potem wjedzie sobie Tiger Knives w sztukach 2. Potem wjedzie Poker V2 również w sztukach 2. No i na sam koniec, stary, no Case Hawk na trybie Joker. Bitwa za 30 koła, jeżeli tą bitwę, ale na 3 osoby, jeżeli tą bitwę na 3 osoby uda nam się wygrać, to będziemy takimi zarobasami, jakich świat nie widział. Znaczy, no może i widział, ale to, że tak powiem, no wiesz, budujemy historię, tak? Zobaczmy, 800 zł, no niestety tutaj Nitrokosa za 1500, ale jest Prince już w drugim otwarciu, stary! No to są otwarcia, o jakie ja nic nie robiłem! Tommy Tomato, skrzynka, której na początku nawet nie brałem pod uwagę, ale tak mówię sobie, zacznijmy tak stopniowo, tak budujmy hype, wiesz o co chodzi. No i Tommy Tomato, nie zawiódł, stary, no mamy AWP Prince, przedtem trafiliśmy AWP Desert Hydra, więc to naprawdę fantastycznie te skrzynki dla nas robią, ale tutaj spada Talon dla mojego przeciwnika, no to jest 3 koła, no ale to jest dalej przewaga, stary, no 5000, tak to... O ja pierdolę. No powiem tak, nie wiem co bym musiało teraz z tej skrzynki Case Hawk polecieć, żebyśmy to wygrali. No ale... No powiem tak, no...
No jestem w szoku.